Cześć, z tej strony Luiza, jestem trenerką w MyFitnessPlace i chciałam Wam pokazać kilka przykładowych ćwiczeń na aktywację pośladka. Pierwsze ćwiczenie wykonamy w delikatnym rozkroku na szerokość bioder i wykonamy klasyczny hip hinge, czyli cofnięcie biodra w tył. Pilnujemy, aby core cały czas był aktywny, tułów razem z głową był w linii prostej, a bioderko wysuwało się do tyłu. Wykonamy jeszcze 3 powtórzenia. 2. Ostatni. Kolejnym ćwiczeniem będzie wznos nogi, a później wysunięcie jej w tył. Powtórzeń 10 na jedną stronę. Jeszcze 3. 2. Ostatni. I zmieniamy nogę. Góra. I tył. Mocno wysuń nogę. Jeszcze 3 powtórzenia. 2. I ostatni raz. I luzik. Kładziemy się na podłogę. I wykonamy ćwiczenie, które nazywa się bridge, czyli wznosy bioder do góry. Jedna noga będzie u góry. I podnosimy bioderko. Tutaj też dbamy o to, aby nasz kor był aktywny. Tułów tworzy prostą linię z biodrem i kolanem. Mocny pośladek. Jeszcze 3 powtórzenia. 2. I ostatni raz. Zmieniamy nogę i powtarzamy to samo ćwiczenie. Góra. Aktywny brzuch. Mocny pośladek. Góra. Jeszcze 3 powtórzenia. Mocno. Hop. 2. Ostatnie ćwiczenie będzie wykonywane na boku. Chciałabym, aby tułów, biodro i stopy to była jedna linia. A naszym zadaniem jest tylko odwodzenie kolanka na zewnątrz. Jeśli posiadasz mini bandy w domu, możesz teraz założyć je nad kolana i wykonywać to samo ćwiczenie. Hop. Mocny pośladek, biodro jest w jednym miejscu, nie otwieramy się razem z tułowiem, działa samo kolanko i mocny pośladek. Jeszcze 3 razy, góra, 2, ostatni i luz. Zmieniamy stronę. Ta sama zasada. Stopy, biodro, tułów, jedna prosta linia i kolanko, góra. Hop. Powoli poczuj pośladek. Nie śpiesz się w swoim tempie.
Hop. Jeszcze 3 razy. 2. Ostatni. Góra. To są przykładowe ćwiczenia, które możesz wykonać przed swoim treningiem partii dolnych. Powtórz to 2 do 3 razy i zaczynaj trening. Dzięki.